pomimo iż naszej Nikitaciego widzieliśmy wielokrotnie, to na jego temat nie było żadnej wzmianki. Tym samym niestety, ale nie wiemy, czy był to zwyczajny element jego biżuterii, czy jednak miał on dla niego jakieś większe znaczenie. Ale od początku. Jak widzieliśmy podczas swojej służby w Anbu, a także poza nią, no najzwyczajniej w świecie go nie miał. Naszyjnik pojawił się dopiero w chwili, gdy zdecydował się dołączyć do Akatsuki. No i prawdopodobnie miał już go nawet przy Juzo, swoim pierwszym przydzielonym partnerze. Czyli no tak naprawdę już po wymordowaniu całego klanu, wliczając to oczywiście swoich rodziców. Nosił on go cały czas, nawet kiedy go nie widzieliśmy, bo był przykryty kołnierzem. To już nam o czymś po części mówi. No i tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym wspomniany naszyjnik mógłby symbolizować po prostu najbliższe Itachi mu osoby. Sami zwróćcie uwagę na jego dość specyficzny wygląd. Składa się z takich jakby trzech charakterystycznych metalowych pierścieni związanych grzymykiem. Dwa pierwsze z nich mogą oznaczać zabitych rodziców, a ostatni nawiązywać do Sasuke bądź Shisuego. Tak czy siak, bardziej celowałbym w to drugie. Wtedy każdy element z osobna oznaczałby jedną duszę. Chociaż gdyby chodziło o Sasuke, to taki naszyjnik, który przypomina mu o rodzinie, też nie jest głupią opcją. Jednak mógł być on także zwykłym prezentem otrzymanym przez kogoś z wcześniej wymienionych osób. Bądź też oczywiście samej Izumi, którą jak dobrze wiemy również zamordował, tylko że w dość łagodniejszy sposób. No ale to jeszcze nie koniec. Sam pomysł na odcinek narodził się w chwili, gdy zauważyłem, że Itachi, nawet w formie Edo Tensei, posiadał na sobie wspomnianą biżuterię. Zwróćcie tutaj uwagę chociażby na to, że Hidan w 290 odcinku, zostając ożywiony przez Kabuto, nie posiadał już swojego amuletu z symbolem Jashina. W sensie wiem, że to był filler, ale chodzi mi wyłącznie jedynie o ten detal. No ale niech będzie. Podając wam już taki nieco inny przykład bardziej oparty o mangę, to przecież żaden z ożywionych członków Akatsuki nie miał swojego pierścienia. Co też składa się przecież na element biżuterii. Jednak tak jak zawsze, są dwie strony medalu. Stąd też no trzeba zaznaczyć, że już taki ożywiony Jirobu, podobnie jak Itachi, został skrzeszony ze swoim naszyjnikiem. Ba, nawet Sakon go posiadał. Jednak pomimo tych przykładów nie zapominajmy o większości postaci, które jednak tej swojej biżuterii nie posiadały podczas Edo Tensei. Chociażby podany przeze mnie wcześniej przykład z pierścieniami Akatsuki, czy no nie wiem, Deidara i jego oczna luneta. Ale to już taki bardziej naciągany ten przykład. No dobra Bartuś, ale w takim razie co? W takim razie mój przyjacielu, zostają nam dwie opcje. Pierwsza to taka, że może być to pewnego rodzaju element duchowy z przełożeniem na formę fizyczną, a druga, że Kishimoto narysował go, bo po prostu miał takie jakby swoje widzimisię. Zakładając, iż mówimy o tej pierwszej opcji, to pomyślmy, czym może być ten naszyjnik. Tutaj oczywiście zajrzałem do mitologii japońskiej, bo myślałem, że jest to mityczny naszyjnik Magatama, który wraz z lustrem Yata oraz mieczem Tocka są przedmiotami duchowymi. Dwa pierwsze, jak dobrze wiemy, posiadał Itachi, więc dla czego niby miałby nie posiadać trzeciego. Jednak no niestety, ale no ten jego naszyjnik w ogóle nie jest podobny do naszyjnika Magatama, bo całkowicie się od niego różni. W dodatku pojawił się on już w anime, a dokładnie na szyi Męca Sześciu Ścieżek. Mimo tego Itachi zaskakiwał i cały czas zaskakuje, bo jego Susanoo, jak się przyjrzeć, również posiadało Magatame, tylko w formie kolczyka. No ale skoro jesteśmy już przy temacie Susanoo, to warto tu wspomnieć o ataku, który Itachi zastosował przeciwko Nagato, a właściwie to przeciwko technice Chibaku Tensei. Chodzi mi o ten z 299 odcinka, w którym powiedział Naruto, by atakować pole grawitacyjne swoimi najpotężniejszymi technikami długodystansowymi. Wtedy też właśnie naszym oczom ukazała się technika Itachiego, która składała się z trzech obracających się wokół siebie pierścieni. Yasaka no Magatama. Sama już nazwa nawiązuje do wcześniej wspomnianego przedmiotu, natomiast kształt tych pierścieni jest uderzająco podobny do tych, które widnieją na naszyjniku Itachiego. Ponadto zgadza się nawet ich ilość. Warto zaznaczyć też, że tę technikę mogliśmy widzieć w wykonaniu Susanoo Madary, gdzie było widać to nieco lepiej. Mimo tego i tak nie mamy pojęcia, czy jedno ma z drugim jakikolwiek związek. Dlatego przejdźmy po prostu dalej. Wiemy, że Itachi nie był jedyną osobą z Akatsuki, która nosiła jakiś naszyjnik, ponieważ poza nim był jeszcze Pain oraz wcześniej wspomniany Hidan. W przypadku Paina to nie mamy pojęcia, czy jego naszyjnik mógł coś symbolizować, a tym bardziej, czy dawał coś użytkownikowi. Nie zapominajmy, że mówimy tu w końcu o zmarłym ciele Yahiko. Być może tak jak mówię, były to wyłącznie zwyczajne, nic nieznaczące elementy biżuterii. Wiecie, Itachi fitował go do płaszczu, by jeszcze bardziej przypodobać się swoim fankom. Nie no... No ale tak teraz już na poważnie, to przecież poza wymienionymi naszyjnikami, które rzeczywiście nie musiały mieć jakiegoś większego znaczenia, był jeszcze naszyjnik pierwszego Hokage, który Naruto otrzymał od Tsunade, by ten w pewien sposób hamował czakrę Kyubiego. No i on już jakby nie patrzeć, jakąś specjalną właściwość posiadał. No ale właśnie. Sami widzicie, że nie można jednoznacznie określić, co noszony przez Itachiego naszyjnik mu dawał, o ile w ogóle coś mu dawał. Bo tak jak już wam mówiłem, mógł być to także zwykły element jego biżuterii, podobny do kolczyków Orochimaru, który Kishimoto narysował, bo był najbardziej charakterystyczny dla jego postaci. Z drugiej jednak strony nie możemy odrzucić opcji, iż może mieć on jakąś specjalną właściwość, bo tego nie wiemy. Może nawet dowiemy się tego w Boruto. Kto wie, kto wie.